Któregoś dnia oślepniesz, jak ja. Będziesz siedział gdzieś, punkcik zagubiony w pustce, w ciemności, na zawsze, jak ja. Pójdę do kuchni 3 metry na 3 metry na 3 i będę czekał, aż zagwiżdże na mnie. Świetne wymiary. Oprę się o stół, będę patrzył na ścianę i czekał, aż zagwiżdże na mnie. Czuję, że jestem nieco zbyt na lewo. Teraz czuję, że jestem nieco zbyt na prawo. Czuję, że jestem nieco zbyt do przodu. Teraz czuję, że jestem nieco zbyt do tyłu. Nie stój tam. Boję się, gdy stoisz za mną. Gdybym mógł go zabić, umarłbym spokojnie. Pomóż mnie trochę! Nie tak prędko. Odwieź mnie dookoła świata. Przy ścianie, a potem z powrotem na środek. Słyszysz? Pustaki. Wszystko to jest puste. Moja chatka! O, przeklęty protoplasto! Moja chatka! Tu nie ma już prawdziwych starców! Żreć! Żreć! Tylko to im w głowie! Co się stało, staruszku? Masz chęć? Spałaś? Skąd? Pocałuj. Nie da się. Spróbujmy. Daj mi środek uśmierzający. Jeszcze za wcześnie. Jeszcze za wcześnie. Dopiero co wziąłeś pobudzający. Nie podziałałby. Rano cię nakręcają, a wieczorem zgłuszają. O ile nie jest odwrotnie. Masz tu swoje psy. Jest biały, prawda? Prawie. Co to znaczy prawie? Jest biały czy nie? Nie. Zapomniałeś o płci. Przecież nie jest jeszcze skończony. Płeć dodaje się na końcu. Nie zawiązałeś mu wstążki. Przecież nie jest jeszcze skończony. Mówię ci, najpierw psa się kończy, a dopiero później zawiązuje mu się wstążkę. Koniec jest już w początku, a jednak brnie się dalej. Może zdołbym jeszcze pociągnąć moją opowieść, skończyć ją i zacząć następną? Ani się nie jest daleko, ani się nie umarło. W duchu tylko. Co? Jedno i drugie. Z dala ode mnie byś umarł. I odwrotnie.